Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Chleb niemal codziennie znajduje się na naszych stołach. Rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, że zawdzięczamy go ciężkiej pracy rolników. Podziękowania dla tych, którzy dbają o to, by płody ziemi były urodzajne, złożyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych podczas tegorocznych dożynek. Gospodarzami tegorocznych dożynek powiatowych byli starosta kraśnicki oraz wójt gminy Kraśnik. Po powitaniu gości podziękowano rolnikom za ich ciężką pracę, często dyktowaną kapryśnymi warunkami atmosferycznymi. Jeżeli chodzi o wiosnę, lato wstępne, susza wywołała pewne straty, bo ziarno nie do końca zostało dobrze wykształcone, ale żniwa przebiegły sprawnie, pogoda dopisała. Ziarno, które zostało zebrane, jest suche, parametry ma dobre, więc to są dobre sygnały, że będziemy mieli swój własny chleb, że nie powinno nam zabraknąć. A dożynki właśnie są okazją do tego, ażeby rolnikom podziękować za ich ciężką pracę. Punktem kulminacyjnym było przekazanie chleba z tegorocznych plonów na ręce starosty kraśnickiego. Wręczono odznaczenia dla rolników i wyłoniono zwycięzców, którzy wykonali najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Oprócz wspólnej biesiady, tańców, podkreślono także tą ciemną stronę pracy na roli. Nasuwa się takie spostrzeżenie, że rolnicy z terenu powiatu kraśnickiego mają w sobie wielki potencjał i z pewnością można powiedzieć, że rolnictwo na terenie powiatu kraśnickiego ma szansę na rozwój. Niestety konieczne są tutaj działania, które spowodują łączenie się sił poszczególnych grup producenckich, łączenie się w grupy producenckie, tak aby wspólnie reprezentować swoje interesy, tak aby być partnerem na rynku produktów rolnych. To może dać rolnikom szansę na to, aby ich ciężka praca była odpowiednio doceniona i dowartościowana. Dożynki to jednak czas wesoły, dlatego nie zabrakło licznych atrakcji. Stoiska promujące gminy kusiły smakami regionalnymi, natomiast zespoły ludowe czy gala disco polo dostarczyły rozrywki. Zwieńczeniem tegorocznych dożynek był pokaz sztucznych ogni. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy do programu naszej telewizji.